Słuchajcie, bardzo szybki filmik na temat tego dysku SSD, z którym właśnie tutaj sobie działam. Niektórzy chcieli zobaczyć filmik właśnie z naprawy tego dysku. Ja wam powiem na szybko. Wlutowałem na razie przekulkowany kontroler, pamięć DDR i pamięć tą normalną. Jedna kość lutowana, trzy pozostałe czekają na kulkowanie i wlutowanie. I powiem wam tak, dysk jest wykrywany. Popatrzcie się, tutaj mamy po prawej stronie menedżera urządzeń. Teraz zobaczcie, co się stanie po podłączeniu. To jest adapter SATA. Teraz podpinam ten dysk. Ostrość do tego adaptera. Patrzcie, co się będzie działo w menadżerze urządzeń. Widzicie? Wykryło SM2246AA, czyli ten kontroler tutaj na dysku twardym. Natomiast jako ciekawostka, z jedną wlutowaną pamięcią, ten dysk nie jest pokazywany w tym, w Windowsie. Także zastanawiam się, czy teraz będę musiał jakoś programować ten kontroler, czy po prostu po dolutowaniu wszystkich kości on będzie widoczny. Jeżeli tak, to jesteśmy w domu. No i pokażę wam jeszcze na szybko tylko filmik, jaki kręciłem. Z naprawy tego dysku, a on trwał 2 godziny, także ja wam pokażę tylko tak na szybko, co się działo. Najpierw czyszczenie tutaj padów, przylutowanie kondensatorów, tych dwóch, które mi odpadły. Tak, przełączyłem się na podplayera. Jest ok. Naprawdę masa roboty, kulkowanie DDR-ki, kulkowanie samego kontrolera. Powiem wam, że kontroler najtrudniejszą był, że tak powiem, tutaj opcją w tym wszystkim. Tu jest wyczyszczony już ten układ DDR3. Czyściłem sobie plecionką go. Jako ciekawostkę wam powiem, że jeszcze tym włóknem szklanym te pady przeczyściłem. Super sprawa. Kulkowanie na sicie. Wszystkie kulki są włożone i tutaj jest proces zgrzania, nakulkowana pamięć i powiem wam tak, no naprawdę 2 godziny trwał, tu jeszcze sobie kulkuję tą DDR-kę, trójkę w moim uchwycie z drewienka, no ale spisuje się fajnie, no i dobra. Jeszcze raz się przyłączę na Android kamerę. Jak widzicie, dysk, już kontroler jest wykrywany. Także to jest, można powiedzieć, połowa sukcesu. Teraz czeka mnie wlutowanie jeszcze jednej, drugiej i trzeciej kości pamięci. Jeżeli dysk stanie, no to będzie fajnie. To było na tyle. Życzę wam miłej nocy. Ja już kończę też. Idę w kima. Trzymajcie się.